pierwszym meczu kontrolnym podczas zgrupowania w Gniewinie piłkarze Lecha Poznań zmierzyli się z litewskim Atlantasem Kłajpeda. W tym spotkaniu w niebiesko-białych barwach zadebiutowali Denis Tomala, Abdul Aziz Tetech oraz Dariusz Dudka, który bezsprzecznie był najlepszym aktorem tego widowiska. Od pierwszego gwizdka poznaniacy ruszyli do ataków i już w szóstej minucie po znakomitej indywidualnej akcji bliski zdobycia bramki był Dawid Holman. Węgierski napastnik zrehabilitował się 8 minut później, gdy precyzyjnym uderzeniem wykończył kombinacyjną akcję całego zespołu i kolejorz objął prowadzenie. W pierwszych 40 minutach Lechici byli zdecydowanie lepszym zespołem i potwierdzili to drugim golem. W 29 minucie dośrodkowanie Barego Douglasa na bramkę zamienił Marcin Kamiński. W przerwie trener Maciej Skorża zdecydował się na 3 zmiany i w drugich 40 minutach mecz się wyrównał. Jako pierwsi groźnie zaatakowali Litwini, którzy nawet zmusili do kapitulacji Krzysztofa Kotorowskiego, jednak sędziowie dopatrzyli się pozycji spalonej i gola nie uznali. Na pierwszą groźną akcję poznaniaków trzeba było poczekać do 58 minuty, gdy z dobrej strony pokazał się Szymon Drewniak. 5 minut później efektownym strzałem z woleja popisał się Dariusz Formela, a chwilę potem swojego drugiego gola próbował jeszcze zdobyć Holman. Wszystkie te próby były jednak niecelne i ostatecznie Lechici musieli się zadowolić zwycięstwem 2-0. Jesteśmy zadowoleni, że wszyscy zawodnicy są zdrowi, że nikt nie doznał kontuzji, możemy dalej pracować. Wynik zawsze, zwycięstwo zawsze cieszy, natomiast no, chcieliśmy pewne rzeczy przećwiczyć, potraktowaliśmy to trochę jak jednostkę treningową, część zawodników miała wcześniej trening, nasi kadrowicze, także do dyspozycji była dosyć mała ilość zawodników, ale wszystko przebiegło zgodnie z planem. Pana jako byłego obrońcę mogło cieszyć to, że taka mocna defensywa, jeżeli chodzi o ławkę rezerwowych, dwóch defensywnych pomocników, dwóch obrońców, nic do przodu, jak pan oceni zatem tą defensywę? No, było ok, na pewno jest trochę do poprawy, mamy materiał z tego meczu, będziemy go analizować i oczywiście to co do poprawy będziemy pokazywać i nad tym będziemy pracować, aczkolwiek myślę, że tutaj przeciwnik nie stworzył zbyt wielu sytuacji. Myślę, że bardziej tutaj skupimy się chyba na rozegraniu ataku pozycyjnego naszego, bo tutaj było chyba trochę więcej mankamentów. Zaryzykuję twierdzenie, że takim jasnym punktem w tej defensywie był Dariusz Dudka w tym meczu. Zgodzi się pan ze mną? Zgodzę się, oczywiście. To jest, po to go ściągnęliśmy, żeby tym jasnym punktem był. Bardzo mocno tutaj na niego liczymy, także mam nadzieję, że przy nim ci nasi młodzi zawodnicy też nabiorą doświadczenia.